powiedz mi, czy według ciebie, czy zauważyłaś, że teraz po Brexicie w Szkocji się pogorszyło tak naprawdę w każdym obszarze życia lub przynajmniej w jakimś jednym obszarze życia? Może rzeczywiście gdzieś w Anglii jest to bardziej odczuwalne. Natomiast jeżeli chodzi o Szkocję, błędnie podjętymi decyzjami, kiedy mamy lat 18-19 i kiedy stajemy przed wyborami podjęcia studiów czy w perspektywie pracy. Przerywam. Ja pamiętam, jak wróciłam do Polski, bo też miałam taki epizod, że po kilku latach tutaj musiałam wrócić do Polski na jakiś czas i odwiedziłam instytucję Urzędu Pracy. Witam Was na moim kanale. Jest dzisiaj z nami Angelika, Polka pracująca w Szkocji, w Edynburgu. Czy możesz się przedstawić teraz, powiedzieć coś o sobie? Tak, mam na imię Angelika. Przyjechałam do Szkocji jakieś 13 lat temu. Wcześniej przez krótki czas mieszkałam w Irlandii Północnej. Dosyć niedawno temu skończyłam college na kierunku asystentka dentystyczna i pielęgniarka dentystyczna tutaj w Edynburskim Koledżu i od prawie 3 lat pracuję w tym zawodzie. Super. Słuchaj, no mam dla Ciebie kilka pytań. To może po prostu nie będę Ci przerywać, tylko te pytania zadawać po kolei. Poczekam, aż sobie odpowiesz spokojnie. Już powiedziałaś nam, kiedy do Szkocji przyjechałaś. Teraz, czy możesz powiedzieć, dlaczego akurat Szkocja, a nie na przykład Anglia? Czy to był przypadek, czy chciałaś do Szkocji przyjechać? Wiesz co, przede wszystkim, tak jak wspomniałam, pierwszym miejscem w Wielkiej Brytanii była Irlandia, która troszkę mnie rozczarowała i nie dawała za bardzo możliwości rozwoju, kształcenia się, nie dawała perspektywy jakiejś podjęcia ciekawej pracy, na tamten moment oczywiście, ponieważ w tej miejscowości, w której byliśmy i w takich, powiedzmy, ościennych, nie było coś takiego jak instytucja koledżu, w związku z tym po kilku miesiącach podjęliśmy decyzję, że wyjeżdżamy gdzieś indziej. Ja przyznam szczerze, że nawet ta Irlandia tak naprawdę na początku nie była w jakby obszarze moich zainteresowań, dlatego że ja w Polsce uczyłam się języka niemieckiego i włoskiego, więc kraje anglojęzyczne nigdy nie były w obszarze jakby moich zainteresowań. A dlaczego Szkocja? Przede wszystkim mieliśmy tutaj znajomych, mieliśmy jakiekolwiek takie, jak na tamten czas, jak życie zweryfikowało później, nikłe pojęcie o cenach, kosztach życia tutaj i tak dalej. Natomiast myślę, że decyzja podjęta została dość szybko. Ja tej decyzji nie żałuję, dlatego że po prostu przyjeżdżając tutaj zakochaliśmy się w tym mieście i dawało rzeczywiście te możliwości rozwoju, których nie dawała Irlandia. Rozumiem. Sorry, że ja się w ogóle kartką wspomagam, ale po prostu mam pytania w głowie, które chcę zadać Angelice i boję się, że po prostu nie zadam wszystkich, także okej. Dobrze, to jedziemy dalej. Powiedz mi, czym zajmujesz się w Szkocji? Czy pracujesz, czy studiujesz? Tak, na ten moment pracuję. Pracuję w, można w zasadzie powiedzieć, szkocko-greckiej praktyce dentystycznej. Mam przyjemność pracować ze wspaniałymi dentystami z Grecji, z Francji, z Kolumbii, także bardzo takie międzynarodowe, nawet międzykontynentalne, powiedziałabym, towarzystwo. I kilka miesięcy temu skończyłam college właśnie w kierunku mojego zawodu, mojej pracy. Także przez 3 lata zostało to przedłużone przez sytuację covidową, bo wszyscy wiemy, o co chodzi. Tak. W pierwszej wersji miało to trwać około 2 lat, natomiast trwało 3 lata, także zostało to wszystko przedłużone. I szczęśliwie udało się to ukończyć i kilka tygodni temu miałam tak zwane graduation, czyli taką ceremonię zakończenia koledżu, która w normalnych okolicznościach byłaby taką z prawdziwego zdarzenia ceremonią, czyli z wyjściem na scenę w specjalnej todze, odebranie dyplomu z rąk pryncypała koleżowego. Natomiast no, z okazji takiej, a nie innej sytuacji, jaką mamy, musiało zostać to skrócone do jedynie sesji fotograficznej i ceremonia odbyła się online. Czyli tak jak na filmach oglądamy amerykańskich, taka ceremonia cała, graduation. To tak, fajnie, no fajnie. Tak, szkoda, się. Szkoda, że takiego czegoś nie mogłeś doświadczyć. No bardzo, ale bardzo mi przykro i również mojej rodzinie, ponieważ najczęściej na taką okoliczność przychodzi przynajmniej kilka osób z rodziny. Bukuje się stolik na jakąś fajną kolację.
Można spędzić cały ten dzień w tym stroju, także no, byłaby to na pewno bardzo miła uroczystość. Mhm. Ale jak na te warunki, które są, to i tak cieszę się, że mogło się to odbyć. No jasne, mogło być jeszcze gorzej. Dokładnie. To, czy możesz powiedzieć, jak ciężko było się dostać na studia? Czy musiałaś zdawać jakieś egzaminy, czy musiałaś przechodzić jakąś punktację, czy jak to mniej więcej tutaj wygląda? To znaczy, jeżeli chodzi o mnie, to troszkę miałam dłuższą drogę ze względu na to, że jednak nigdy w Polsce się tego angielskiego nie uczyłam. No tak. Więc po pierwsze zaczęłam, odkąd w zasadzie tutaj przyjechałam, chodzić na kursy do koledżu. Kursy językowe, typowo język angielski, czyli począwszy od poziomu 1, 2, 3, po pisanie, po konkretne czytanie ze zrozumieniem z pisania, z mowy. Również certyfikaty, które musiałam zrobić, żeby móc aplikować o konkretne kursy, czyli na przykład w tym przypadku zrobiłam Cambridge First Certificate, żeby móc dostać się na ten kierunek dental. W międzyczasie, kiedy jeszcze nie byłam na tym dentalu, a już skończyłam tamten, postanowiłam sobie tak w ramach przypomnienia zrobić jeden semestr języka włoskiego, żeby jakby w dalszym ciągu być gdzieś tam w tym świecie studenckim, i istnieć w koledżu, żeby później było troszeczkę łatwiej, bo tak to tutaj również działa, że czym jakby bardziej jest się znanym i też nauczyciele widzą, że człowiek jest zainteresowany tym i jego frekwencja jest duża, tym łatwiej jest oczywiście na te kursy się dostać. Także generalnie, jeżeli chodzi o kursy zawodowe, najczęściej są wymagane certyfikaty. Wiem, że w niektórych przypadkach wystarczy matura z Polski z języka angielskiego na odpowiednim poziomie. Ale ja akurat jej nie miałam. Czyli miałaś powiedzmy troszkę pod górkę, jakby tak porównując się do, no, do osób, które tu mieszkają od dawna. Tak. No, no ale jesteś dowodem na to, że da się rady, bo ja wielokrotnie słyszałem od ludzi coś takiego, że poszedłbym tu na studia, ale za słabo znam angielski, także Angelika jest dowodem na to, że się da. Właśnie uważam, że dlatego ktoś powinien pójść, skoro tak. Słaby angielski, to jest chyba podobny temat tak. Jak podjęcie zatrudnienia, ktoś może z obawy przed tym, że sobie nie poradzi. Ja uważam, że powinniśmy się eksponować tak. na tego typu bodźce, żeby właśnie stymulować ten język, żeby osłuchać się z nim, żeby słuchać różnych akcentów. Szkocki akcent też wiadomo, że nie należy do najłatwiejszych. Tak. To tak jak z nauką pływania. Nie pójdę na basen, bo nie umiem pływać. Bo nie umiem pływać, no, to dokładnie. Nigdy się nie nauczysz. Tak jest, dobre porównanie. Dobrze, już pomału zbliżamy się. No dobrze, jesteśmy w połowie, ale już będą teraz prostsze pytania. Teraz mam takie pytanie. Czy w Szkocji czułaś się kiedykolwiek dyskryminowana z racji tego, że jesteś obcokrajowcem? Czy miałaś jakiekolwiek przykre doświadczenie? Nie chodzi nam tu o szczegóły, tylko chodzi o sam fakt, czy coś takiego kiedyś wystąpiło. Nie miałam takiej sytuacji, wprost przeciwnie. Najczęściej spotykały mnie przyjemne sytuacje, łącznie z jakby odbiorem nas jako Polaków, Polek akurat mówię tutaj w kontekście do tego mojego ostatniego kursu. Jeżeli chodzi o Polki, to nasze wykładowczynie były zawsze zachwycone faktem, że mimo iż nie jest to nasz pierwszy język, to na bardzo wysokim poziomie zawsze pisałyśmy eseje, zawsze jakby zwracałyśmy uwagę na to nie tylko co mówimy, ale to jak piszemy, żeby było poprawne, żeby było to gramatycznie i rzeczowo napisane, także zawsze raczej jakąś taką aprobatę i nie spotkały mnie sytuacje przykre w związku z No to bardzo, bardzo, bardzo miło to słyszeć. Czy możemy kontynuować, czy chcesz Jasne, jakąś jak przerwę? Najbardziej. A jak sądzisz, czy Szkocja jest według Ciebie krajem bezpiecznym? Chodzi mi tu bardziej o ten, o przestępczość jakąkolwiek. Czy uważasz, że Szkocja jest krajem bezpiecznym, jakbyś tak porównała do Polski? Mhm. Czy jednak uważasz, że jest bardziej niebezpiecznym? Jak to jest Twoim zdaniem? Mnie się wydaje, że jest na bardzo wysokim poziomie. Przede wszystkim dlatego, że w zasadzie wszędzie są, to miasto jest naszpikowane i cała Szkocja generalnie kamerami. Więc na okrągło jesteśmy gdzieś tam nagrywani, więc w jakichś takich nieprzyjemnych okolicznościach mogłoby zostać to po prostu użyte. Ponadto bardzo poważnie są tutaj brane przestępstwa na tle rasistowskim. Przede wszystkim też reakcja policji jest bardzo szybka, czyli nie jest, te sprawy nie są bagatelizowane. Od czasu, z tego co wiem, od czasu przyjęcia zgłoszenia, oni mają bardzo krótki czas na to, żeby dotrzeć na miejsce i rozpoznać tą sprawę.
co jest no niewątpliwie dużym plusem i myślę, że niestety jest dalekie od sytuacji w naszym kraju. Ja się szczerze powiedziawszy czuję tutaj bezpiecznie. Nie spotkały mnie jakieś nieprzyjemne sytuacje, niebezpieczne do tej pory odpukać. Oczywiście wszystko może się zdarzyć wszędzie i najciemniej pod latarnią, natomiast z mojego doświadczenia wiem i myślę, mogę wyrazić taką opinię, że jest to miasto bardzo bezpieczne. No ja osobiście potwierdzam, bo ja mam podobne odczucia właśnie jak Angelika. Tak jak Angelika wspomniała, jest tu monitoring wszędzie, policja jest wszędzie tak naprawdę. I generalnie, no, ja się na przykład wychowałem w bardzo kiepskiej dzielnicy w Polsce, więc jeżeli bym miałbym osobiście porównywać, to jest niebo a ziemia. Bo ja na przykład w swojej dzielnicy, jak się wychowywałem, to nie było dnia, żeby nie było jakiejś rozruby, afery, pobicia, zabójstwa. Ja wiem, że to było parę lat temu, ale to się tak nie zmieniło do dzisiaj. Ale też wydaje mi się, że takie rzeczy zdarzają się oczywiście wszędzie, tylko czy ta reakcja ze strony służb mundurowych jest poprawna? Wydaje mi się, że tutaj jest szybkie działanie, żeby ten problem czy konflikt jakiś, jeśli już jest, się rozwiązał w sposób efektowny. Nie jest to bagatelizowane. Tak, nie jest to lekceważone, dokładnie. Oczywiście są jakieś gorsze dzielnice, no to wiadomo, no to nie da się tego ukryć. Dobrze, to dziękujemy. Okej, okay, a teraz, no teraz będzie może pytanie takie troszkę trudne, znaczy trudne i łatwe jednocześnie, bo pewnie będzie ciężko ci jakby odpowiedzieć w jednym zdaniu. Co najbardziej ci się podoba w Szkocji, a co ci się najbardziej nie podoba? Może jeżeli chodzi o edukację, co mi się tutaj podoba, podoba mi się system edukacji. Mhm. Podoba mi się system edukacji, który idzie w taką stronę, żeby uczyć się rzeczy praktycznych, żeby nie zaprzątać sobie głowy, może tak jak u nas, rzeczami, które niekoniecznie są w obszarze i naszych zainteresowań i nie wiążemy z nimi przyszłości. Podoba mi się instytucja koledżu, czyli takiego mostu między w pewnym sensie złymi lub błędnie podjętymi decyzjami, kiedy mamy lat 18-19 i kiedy stajemy przed wyborami podjęcia studiów czy w perspektywie pracy. I nagle pracujemy tam powiedzmy do 35-40 roku życia i nie mamy dalej żadnej furtki, powiedzmy zmieniamy pracę, ale jest nam dość ciężko przebranżowić się czy podnieść te kwalifikacje, natomiast tutaj właśnie ta instytucja koledżu wychodzi naprzeciw takim osobom i można w dość przystępny uważam sposób podnieść swoje kwalifikacje i zmienić tą swoją ścieżkę życia, to jest plusem. No to jest fajne. No, nawet szczerze mówiąc nie wiedziałem o tym, że taka jest możliwość, ale to super. Czyli masz te 40, powiedzmy 45 lat i możesz dalej, masz tą furtkę jeszcze otwartą. Tak, tak, tak. Nie ma limitu wiekowego, jeżeli chodzi o... W Polsce zdecydowanie nie jest to takie łatwe, jeśli chodzi o to, to tak, zdecydowanie. Tak. Dobrze, już ci nie przerywam. Ja pamiętam, jak wróciłam do Polski, bo też miałam taki epizod, że po kilku latach tutaj musiałam wrócić do Polski na jakiś czas i odwiedziłam instytucję Urzędu Pracy, gdzie miałam nadzieję, że dostanę jakąś informację o kursach, jakichkolwiek zawodowych kursach, czy jakieś możliwości rozwoju dla kobiet, więc niestety tylko zaproponowano mi kurs na wózek widłowy. Aha. I w ogóle było to, panowało wielkie zdziwienie, że zadałam takie pytanie, także to jest według mnie bardzo dużym plusem, że uczy się ludzi bycia kreatywnym, ludzi, jeżeli wracamy do tematu edukacji jeszcze, pracy zespołowej, czego u nas jest taka fabryka magistrów, którzy w pewnym momencie spotykają się i nie są w stanie właśnie ze sobą współpracować. To jest dobre słowo, fabryka. Mhm. A tutaj jednak ten teamwork, ta praca zespołowa, albo na przykład, co też jest według mnie plusem, od małego uczy się tutaj dzieci jakby takiego eksponowania się na audyty, na różne przemówienia, właśnie na pracę w grupie, ale też na bycie liderem. Na przykład mój syn 10-letni jest w stanie zrobić już PowerPointy tam 3-4-stronnicowe z jakimiś filmikami, ponieważ ich tego tutaj uczą. Uczą, tak. Więc i to jest oczywiście perspektywiczne, czyli w przyszłości w pracy będzie musiał jak najprawdopodobniej coś takiego robić, więc... No to jest zdecydowanie duży plus. Dobrze, to mam do ciebie jeszcze dwa pytania i będziemy już kończyć. A jeszcze o minus pomału. Mnie pytałeś. Aha, o minus, sorry, ja się zapędziłem. Tak, jeżeli chodzi o minusy, to no na pewno pogoda, klimat,
który no, bywa różny, ale też no, niekoniecznie dla wszystkich, bo na przykład dla alergików jest klimatem bardzo łaskawym, ponieważ jest wietrznie, więc te pyłki się nie utrzymują. Natomiast dla osób z problemami reumatycznymi no to może być średnio. No i nie każdy też lubi szarugę, która przez znaczną część jesieni i zimy tutaj panuje i wiatry. Zgadza się. To zgadzam się i mam to samo zdanie, ale krajobrazy wszystko wynagradzają. Oj, to prawda. Muszę to dodać. Tak, zgadza się. Okej, to mam jeszcze dwa pytania więcej. Powiedz mi, czy według Ciebie, czy zauważyłaś, że teraz po Brexicie w Szkocji się pogorszyło tak naprawdę w każdym obszarze życia lub przynajmniej w jakimś jednym obszarze życia według Ciebie? Czy zauważyłaś jakieś zmiany po Brexicie? Na zmiany na gorsze? Wydaje mi się, że jeszcze takich bardzo drastycznych zmian nie widać. Może rzeczywiście gdzieś w Anglii jest to bardziej odczuwalne. Natomiast jeżeli chodzi o Szkocję, to co zaobserwowałam, to jest mniej produktów na półkach, czyli sklepy typu Asda, Lidl. Wydaje mi się, że no po pierwsze jest to spowodowane spowolnionym transportem, być może też zmianą cen, szczególnie jeżeli chodzi o produkty importowane z, na przykład chociażby z naszego kraju. To jest taki rzeczywisty minus. Generalnie transport, nie tylko produktów spoza Wielkiej Brytanii, ale również tutaj brakuje kierowców do rozwożenia paczek na przykład, także są opóźnienia w paczkach. Jeżeli ktoś ma swój biznes i bazuje na dostawach takich regularnych i do tej pory je miał, może mieć rzeczywiście takie trudności z tym, ale to chyba w zasadzie tyle. Ale a czy na przykład w takiej sferze podejścia do emigrantów, bo na przykład z paru źródeł wiem, że w Anglii nasilają się takie nastroje antyimigracyjne, wręcz ksenofobiczne, wręcz nienawiste w stosunku do Polaków. Nawet były jakieś 2 albo 3 morderstwa w Anglii w przeciągu kilku miesięcy. Czy zauważyłaś coś takiego w Szkocji, żeby emigranci byli jakoś teraz wytykani palcami? Myślę, że nie. Generalnie po to chyba zagłosowali za Brexitem, że są, powinni być zadowoleni z tego, jak to się potoczyło. Tak. Nie ma przyjezdnych, są tylko turyści, którzy też są w małej liczbie. Wydaje mi się, że tak naprawdę w tym kraju, który również jednym z takich gałęzi ekonomicznych jest turystyka, która bardzo ucierpiała na pewno na braku turystów, nie zauważyłam tego, żeby były takie jakieś nastroje. No, wszędzie generalnie jest brak ludzi do pracy, o tak bym powiedziała. Czyli na przykład w gastronomii widać, nawet przechodząc przez niektóre dzielnice, że w oknach są informacje, że szukamy na wszystkie możliwe pozycje na przykład ludzi do pracy, więc to jest taki minus, ale nie, myślę, że nastawienie do Polaków, myślę, że jesteśmy szanowani tutaj i jesteśmy potrzebni przede wszystkim. Tak, i oni to czują, oni to że widzą. My jesteśmy, tak, oni to widzą. Dobrze, to mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie, już takie bardzo luźne. Czy planujesz zostać w Szkocji na stałe, czy myślisz kiedyś jeszcze opuścić ten kraj, czy jakie masz plany na dzień dzisiejszy w tym względzie? Wiesz co, powiem tak, plany, a rzeczywistość, dostaliśmy myślę konkretną lekcję 2 lata temu, że można mieć dużo planów, a nagle wszystko się burzy i trzeba się gdzieś tam dostosować, więc może nie chcę mówić, że to są moje plany, chciałabym tutaj zostać, dlatego że dobrze się tutaj czuję i zdrowotnie, i mam możliwość rozwoju, i bardzo kocham swoją pracę, więc chciałabym tutaj zostać jak najdłużej. Na pogodę jesteś w stanie przymknąć oko? Jestem w stanie, tak. Jestem w stanie, tym bardziej, że na przykład mój syn, który jest bardzo zaawansowanym alergikiem i ma problemy skórne tutaj, nie doświadcza tego tak dotkliwie jak u nas w kraju. Więc widzę te plusy i te plusy przysłaniają mi minusy. Tak. No generalnie, także tak. Chciałabym zostać. Jeżeli sytuacja zdrowotno-rodzinna, to chyba są takie 2 faktory zdrowotno-rodzinne, które zmusiłyby mnie do wyjazdu. Natomiast ja się tutaj dobrze czuję i nie planuję nigdzie wyjeżdżać. No ja myślę, że gdziekolwiek byśmy nie pojechali, zawsze znajdziemy jakiś minus. Nawet jakbyśmy do jakiegoś super ciepłego, tropikalnego, znaleźlibyśmy jakiś minus na pewno. Tak. Dobrze, no to ja mam do Ciebie tyle pytań. Dziękuję Ci bardzo za odpowiedzi, za wyczerpujące odpowiedzi. Mam nadzieję, że naszym drogim widzom te odpowiedzi jakoś pomogą. Znaczy, chcę od razu podkreślić, taki disclaimer muszę dać, że ten nasz wywiad tutaj nie jest żadną poradą, ani żadną prawną poradą, ani
żadną edukacyjną ani nic w tym sensie. Ale mam nadzieję, że jeżeli ktokolwiek z Was się zastanawia nad przyjazdem do Szkocji, to w jakimś stopniu Wam pomoże ten nasz wywiad. Tak. Także dziękuję Angelika jeszcze raz bardzo dziękuję za wywiad. Za bardzo mi było miło. Jeżeli Angelika będzie chciała, to jeszcze będzie gościć na tym kanale w przyszłości. Także bardzo chętnie. Proszę Was teraz o komentarze, o subskrypcję, o konstruktywną krytykę, oczywiście o łapkę w górę, jeśli chcecie, to w dół również, ale sugerujemy w górę. Dziękujemy Wam bardzo jeszcze raz. Zostawiam. Dziękujemy Angelice. Dziękuję. Cześć. Cześć.